Trzać to jest dość mroczna historia, a jak wygląda atmosfera na planie? Na planie jest bardzo fajnie, może rzeczywiście trafiliśmy na trochę beznadziejną i jakby te przesunięcia ze względu lockdownu, czy w ogóle jakby tego wszystkiego, że wszystko się wywróciło do góry nogami, jakby chyba życie wszystkich, więc to nam troszkę się opóźniło i problem polegał na tym, że zaczęliśmy kręcić w grudniu chyba, więc trafiliśmy na te takie najbardziej, no historia jest mroczna, to i miesiące może do kręcenia mroczne, ale i zimne i nieprzyjemne, jeżeli chodzi o taką prywatną egzystencję na planie, ale jak wiesz co, te nasze kampery są na tyle porozgrzewane i też jest miła atmosfera, rzeczywiście jakby jak wracasz do takiej ekipy, która też w tym samym praktycznie składzie niezmienionym kręciła pierwszą część, więc jest trochę jakby taka przyjemna atmosfera, a że serial został dobrze odebrany, no to tak jakby powiedziałbym, że ta drużyna zwycięskiej się nie zmienia, więc ciśniemy dalej.